Siemanko moi drodzy, ja jestem Judy i zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Let's Play Diablo 3. Dzisiaj nie jestem sam, jest bowiem ze mną Terix, który gra postacią... Kogo on gra postacią? Czarownika. Tak, czarownika. On jest dzisiaj ze mną. No, zagadał do mnie na Facebooku i właśnie zgadaliśmy się, że sobie zagramy razem. Jeżeli ktoś też chciałby na przykład kiedyś wystąpić, jeżeli ma Diablo 3, no i ogarnia, ma poziom dobry, czyli ogarnia Diablo, czyli ma powstać na w miarę dobrym poziomie, to pisze do mnie. Ale dobra, kontynuujmy tutaj. Terix gadał z Deckardem, ale ja jeszcze raz z nim zagadam, żebyście wiedzieli, o co chodzi odnośnie rozbitej korony. Król szkieletów był niegdyś naszym ukochanym władcą. Leorykiem. Zło Diablo doprowadziło go do błędu. Stracił obu synów i własną duszę, aż ostatecznie został pokonany. Zdaje się, że teraz powstał ponownie, by nękać tę ziemię. Tragiczna historia, ale muszę się z nim zmierzyć, żeby dotrzeć do gwiazdy. Pokonasz go dzięki starej koronie. Odszukaj kowala Hedriga. On wie, gdzie jej szukać. Okej, czyli dostaliśmy zadanie. Czyli teraz pozostaje atakować, szukać tego całego kowala. Tutaj Terix, jeszcze nie gadamy ogólnie przez Skype'a, piszemy sobie tutaj. No ja będę właśnie troszeczkę może robił takie przerywniki. Pisał po prostu. Dobra, lecimy. Nie mam w ogóle templariusza, jak widzicie. Teraz jestem z Terixem. On gra tutaj tym czarownikiem, w ogóle robił jakieś takie smoki, dziwne rzeczy, nie grałem czarownikiem, więc nie wiem. O, to on. Deckard Cain powiedział, że pomożesz mi znaleźć koronę Leoryka. Nie teraz. Chodzi o moją żonę, jest zamknięta w piwnicy, tak jak inni pogryzieni przez umarłych. Muszę się nimi zająć. Jak mam zabić własną żonę? Czasem jedyną łaską, jaką możemy okazać, jest śmierć. Pomogę ci. Czyli tak, idziemy pomóc, ogólnie w dwójkę idziemy pomóc kowalowi, który to nie może się pogodzić z tym, że będzie musiał zabić swoją własną żonę. Tak, będzie musiał ją zabić, ona musi zginąć. Ale ohoho, już się zaczyna napierdalanie. Ogólnie, co ten Terix? A Terix ma podobne w sumie zdolności, co ja. Widzę, że też nawala jakimiś kulami. O. Ciekawe, co się z nią stanie. Hedrigu, pomóż mi! Aha, czyli muszę ją po prostu zabić, Mirę Emon. Postacie może są potworów silniejsze, ale widzicie, w jaki sposób to piękny wszystko się dzieje. Nie poradziłbym sobie bez pomocy. Jestem twoim dłużnikiem. Nazywam się Hedrig Emon. Muszę cię prosić o przysługę. Wiesz może, gdzie jest korona Leoryka? Tak, i mogę ci pomóc ją znaleźć. Została pochowana wraz z kanclerzem, moim dziadkiem. Jego grobowiec znajduje się na cmentarzu w Kotlinie Lamentów. A jeśli zobaczysz w okolicy mojego przygłupiego czeladnika, każ mu wracać do miasta. Czyli musimy spotkać przygłupiego czeladnika, no i wyruszyć właśnie, żeby znaleźć tą całą koronę. I dobrze, znajdziemy tą koronę, o to się nie ma co martwić. Jesteśmy w Kotlinie Lamentów. No i tutaj mam nadzieję, że z Terixem zrobimy niezły rozpierdol, ale wszystkiego przekonamy się już za chwilkę. Póki co szukamy, o, już są pierwsi oponenci, którzy leżą. Tak bym rzekł, po prostu leżą. O, i kolejni. Żarłoczne trupy nie mają z nami najmniejszych szans. Ogólnie liczę, że naprawdę... On ma większy level oczywiście, Terix. Ma 11 leveli więcej niż ja. W wyniku czego ta moja rozgrywka może być dzisiaj troszeczkę dla mnie ułatwiona. Ale liczę, że będzie fajnie się grało. I mimo wszystko może jakiś przeciwnik nam dorówna. No zobaczymy jak to będzie wyglądać. O, kapliczka szału. Fajnie, że teraz jak jedna postać weźmie kapliczkę na multiplayerze, to każdy dostaje tą kapliczkę, bo wcześniej tak nie było w Diablo 2. A, gin śmieciu. Jazdas. Dobra, kolej załatwiony. Oj, troszeczkę oddaliłem się od Terixa, ale mam nadzieję, że się odnajdziemy.
Czy ta kapliczka to był chyba szał, to zwiększa atak. Ale widzę, że chociaż Terix ma niezłe te umiejętności, to moje, no cóż, są też niezłe, radzimy sobie, tak bym rzekł. Jakoś sobie radzimy. To coś mi wygląda jak cmentarz, są nagrobki, więc to chyba cmentarz wręcz na pewno. Czyżby to był ten cmentarz, którego to my tak bardzo poszukujemy? Prawdopodobnie tak. Terix gra czarownikiem, tak? To jest jeszcze raz na pewno czarownik. Nie chciałem grać czarownikiem szczerze, dlatego że nie podobał mi się strasznie jego głos. Słyszałem, jaki jest dubbing podkładany pod niego. No i niestety troszeczkę mi się nie spodobał. Dlatego wolałem właśnie zagrać tą postacią, którą gram, czyli łowczynią demonów. Zdecydowanie tutaj dubbing mi się bardziej podoba. O, mamy splugawioną kryptę. Proszę bardzo. Musimy znaleźć coś chyba w tych splugawionych kryptach. Ich jest kilka. Zobaczymy, czy trafimy do dobrej. Okej. A się rozjebała ściana. Dobra. Dobra, widmowe żarłoczne trupy, widmowe coś tam. Niestety żadne z nich nie ma najmniejszych szans. Fajne jest jeszcze to teraz, grając multiplayer, że dla każdej postaci wypadają oddzielne przedmioty, że nie ma już tych kłótni odnośnie przedmiotów. Ohoho! Fajnie. A mi się nienawiść nie kończy. Ohohohoho! Ale rozjebka, nawet nie widziałem ich. A mi się kończy powoli nienawiść. Ale sobie radzimy. Dobra, oj, życie też tak coś kruchutko. Znaczy nie, życie mam dobre, jejku, patrzę na nienawiść i mówię, że mam mało życia. Spoko. Oho. Fajne przedmiociki. Też mogą być. Ogólnie czego my dokładnie szukamy? Ołtarza kanclerza, dobra. Czyli przy tym ołtarzu kanclerza powinna znajdować się ta korona. Jeżeli się nie mylę, moi drodzy, to właśnie nie wiem, czy ten kanclerz nie zabił tego króla Leoryka, po prostu widząc, co się z nim dzieje. Chciał oszczędzić mu tych męk, widząc, że został rzeczywiście opanowany przez potwory. No cóż, takie jest życie czasem straszne. Ale czasem śmierć, jak to nasza łowczyni powiedziała, jest jedyną łaską, jaką możemy dać innym. No i no tutaj powiedzmy, że to się sprawdzam. O, splugawione krypty poziom drugi. Bardzo fajnie. Czuję, że korona jest... O, jestem, widzę, w dobrych kryptach. Wszedłem do dobrej. Od razu trafiłem do odpowiedniej. Fajnie. Bo skoro korona, już czuję, że korona jest blisko, to na pewno te krypty. Ohoho, coś tam rozpierdala drzwi. Ojej! Paszczorwi. No, nie jest lekko. Wręcz na pewno nie jest lekko. Ale nie, proszę bardzo, Terix sobie radzi ładnie z przeciwnikiem. No widać, jego pomoc jest tu bardzo, bardzo przydatna. Ładnie nam idzie razem. Dobra, punkt kontrolny. Szkielety napierdalamy czakramami. I kapliczka szczęścia, czyli większa szansa na fajny drop. Ale powiem wam, że mimo wszystko, nawet jak grałem pierwszy odcinek, to coś mi się wydaje, że ten koszmarny poziom trudności i tak nie jest aż tak koszmarny, jakim mógłby się wydawać. Okej, okay, mamy ołtarz kanclerza. Nie, nie pozwolę ci znów przywołać na świat tego potwora Leoryka. I walczymy z samym kanclerzem, a dokładnie z jego duchem. Nie wydaje mi się, żeby to była negatywna postać. To jest po prostu postać, która chciała ochronić potencjalnych wrogów przed po prostu przywróceniem do życia króla szkieletów. Ale dobra, weźmy sobie to. I mamy zadanie wykonane. Z portalu miejskiego. No dobra, to się teleportujemy. Terix jeszcze tego nie robi. Chyba, że razem się teleportujemy, że to jakoś naraz wygląda. Nie, jeszcze go nie ma. Dobra, no to porozmawiajmy sobie z Hedrigiem Ewonem. Udało ci się znaleźć koronę. Prawdę mówiąc, nie sądziłem, że wyjdziesz z tego całą. To wymaga naprawy. A nie powinno być problemu. Dobrze jest znowu pracować. No, proszę bardzo, już się zajął. Ciekawie, ile mu to zajmie. Już. Wygląda jak w dniu, w którym spoczęła na głowie Czarnego Króla. A, muszę wziąć się do porządnej pracy, żeby zająć czymś myśli. Chcę, żeby moje życie miało sens. Więc jesteśmy sprzymierzeńcami. Każda broń, którą wykujesz, posłuży do oczyszczenia tych ziemi.
No i dobra, fajnie. Czyli rzemieślnik jest już z nami. On teraz będzie prawdopodobnie chyba zawsze z nami chodził do każdego aktu, w jakim będziemy. No i pogadajmy z Descartem. Mam koronę. Jak jej użyć, żeby dotrzeć do króla szkieletów? Nareszcie. Dzięki niej otworzysz drzwi w miejscu, gdzie mnie uratowałaś. Wejdziesz do królewskich krypt. Kiedy znajdziesz króla szkieletów, umieść koronę na jego głowie i zniszcz go. Kiedy go zniszczę, w końcu znajdę gwiazdę. No i dobra, teraz musimy iść gdzie? Do ogrodów katedralnych. Ogrody katedralne są tutaj. Teraz się odblokowało przejście Leoryka, chyba tego wcześniej nie było. Tak mi się zdaje, że nas tu wcześniej nie było. O dobra, Teryx idzie. I znów jakaś wielka brama. Ciekaw co jestem, czy za nią znów jest jakiś potwór. No to może być ciekawe. Ale przekonamy się za chwileczkę. Chyba nie ma. Nie ma potwora, ale za to jest katedra poziom drugi. Więc spoko. Czy to Teryx sobie jakieś chyba bariery ochronne tworzy na siebie? Widocznie tak. Ohoho. No i tu będzie niezły rozpierdol. A dobra, dobra, nawet nie spodziewałem się, że aż tak szybko będą ginąć. Jest to dla mnie co najmniej troszeczkę dziwne. Ale Teryx naprawdę jest silnym sprzymierzeńcem i nieźle, nieźle nam idzie razem. O, jest kolejny krater po tej gwieździe. Jesteśmy coraz niżej. Nietoperze trupojady czempiony. No ciekawe. Czy zrobią nam cokolwiek? No tak średnio. Te smoki Teryxa to są przejebane stworzenia. Przynajmniej tak wyglądają na takie. Ale okej. Jakoś sobie radzimy. Muszę oszczędzać nienawiść, widzę. Bo szybko się kończy przy tym napieprzaniu we wrogów. Gdzie teraz? Jakiś rytuał. Ale rozpierdol. Nieźle. Oj, oj, a mnie odjebało. Ale mnie wyjebało. Dobra. Jeszcze napieprzają we mnie granatami. W ogóle to straszliwie pudłują, ale... Dobra, niech pudłują. To nie jest nic złego. Dla mnie to... O, niepogrzebany. Okej. Dobra, padło. Szkielety to samo. No i rytuał, krótko mówiąc, się skończył. Nie wiem, gdzie ja mam iść. Czy mam iść na dół, czy mam iść do góry. Odwiedźmy sobie to miejsce. Nietoperz. Jakiś silny nietoperz, tak to nazwijmy. Złoty. Insignus potępiony. Czy damy radę? Powinniśmy dać radę. Ohoho. Ale dobra, padł. W ogóle muszę sobie trochę ściszyć chyba grę, bo tak głośno mi nawalam. Oho, ja się teleportuję. Napiszę, o co chodzi. Dobra. Trzeba troszeczkę sprzedać tych przedmiotów, bo jest ich dużo, ale dobra. Teryx też się z powrotem teleportuje. Chodźmy do tego kupca. Tu już posprzedawajmy na szybko. No, wszystkie przedmioty mają dla mnie specjalną. Nawet nie patrzę. Ale w ostateczności mogę ci to i owo sprzedać. Dobra. Czekajcie chwileczkę. Znaczy nie robię przed nagrywaniem, coś sprawdzę tylko. O, dobra, wybaczcie mi bardzo, już jestem z powrotem. Ta, powolniak. Dobra, jesteśmy już z powrotem i możemy się teleportować. Okej, teleportujemy się, nie ma takich zabaw. Dobra, jesteśmy z powrotem, bo mnie troszeczkę brat wybił z równowagi, bo mi wbija i mi przeszkadza niestety. I takie rzeczy się zdarzają. Ławki rozpieprzone. Dobra, tu nic nie ma. Tu nic nie ma, więc idziemy dalej. Ohoho. Dobra, muszę wybijać te potwory, bo szybko będę expił po prostu. Już widzę, że mi to w miarę szybko idzie. Dobra. Dobra, wyprzedzam na pewno czarownika dzięki mojej zdolności. Ale okej. Dobra, szukamy dalej
Nie wiem, czy kolejnego Dobra, tylko niepogrzebany, spodziewałem się... A nie, nie, dobra, tylko niepogrzebany. Spodziewałem się jakiegoś fajnego czempiona, ale no niestety nic ciekawego nie znalazłem. Ale już widzę, gdzie jest cel. Już się na mapie wyświetlił, bo jesteśmy blisko. Oj tam. Dobra, widzę, że tutaj też nie ma przejścia. Więc idziemy tę... Super. Jeszcze z tej strony. Dobra, nie bawimy się z nimi. Skoro... O, jeszcze skrzyneczka. Co wy, szkieleciki? Dobra. Katedra poziom trzeci. Szalak. Liczyłem, że tu nie będzie żadnych poziomów kolejnych. A tam jakiś rytuał. Teraz już na pewno ktoś tam jakiś rytuał odprawia. Tak. Nie wiem, co oni odpieprzają, ale im przeszkodziłem. Kto to jest? Aha, to jest ten templariusz, z którym wcześniej Ojoj, ktoś nas zatrzymał, ten cholerny dziad. Ale dobra. Widać, że... O, dobra, powinien paść. Padł? No chyba tak. Dobra, porozmawiajmy sobie z wojownikiem. A jak mam z nim porozmawiać? O. Wkrótce się dobrze. Pomóż mi znaleźć mój ekwipunek. Osobicie cię wynagrodzę. Fajne, że to właśnie Terix z nim pogadał. Powiedz, że sprowadza w tym miejsce. Tak. Muszę zabić króla szkieletów. A zatem mamy wspólny cel. Okej, czyli teraz musimy znaleźć skradziony ekwipunek wojownika. Ciekawe zadanie. Ale dobra. Potworki pobijane. Kultyści wlekli mnie koło tej świecącej dziury. Kultyści. Przybyłem się tego do... Musimy się spieszyć. Tu jest jakiś cel. O, dobra. To jest wyposażenie jego. Jestem Cormac, wojownik z zakonu templariuszy. Jeżeli szukasz króla szkieletów, i tak trafisz na Yondara. Nie ma powodu, żebyśmy ruszali na łowy w pojedynkę. Często wolę być sam. Ta nasza łowczyni zrobi malutki wyjątek dla tego oto templariusza. A my musimy znaleźć oczywiście... Co ja mam teraz? Zabij Yondara. Spoko, mamy punkt nawigacyjny. Punkt nawigacyjny i... A nie, to są dobra, to były smoki. Terixa. To na pewno nie są wrogowie. Co jest? Most nam zarwało. Ale tędy też jest przejście, więc jakieś takie dziwne przejście w ogóle, bardzo... LOL! Widzieliście to? Nie wiem jak się nazywa zdolność, z której Terix skorzysta, ale ma naprawdę mocne uderzenie. Zdecydowanie chyba mocniejsze od mojego. No, blokuje i co? Pięknie. I co teraz? Ojoj, Yondar! Jak mogłeś ulec temu kultowi? Moim bractwem jest teraz Sava, Cormacu. Moce, którym służę, wkrótce będą panowie. Zginął. Coś szybko. Chyba to zamgliła mi wzrok. Zdrady nigdy się nie wybacza. Wow, zdrady nigdy się nie wybacza. I poszedł go dobić. Dziękuję za pomoc. Pomogę ci w walce z królem szkieletów. Ale no jakim? Pod jednym warunkiem. Jeżeli znajdziemy święte księgi mojego zakonu, będą należeć do mnie. Mogę na to przystać, choć chętnie rzuciłbym na nie okiem. Ruszajmy więc do walki. Dobra, znów zamiast ze mną rozmawiał z Felixem. Spoko. Ale okej, idziemy do katedry poziom czwarty. To jest chyba już ostatni poziom katedry. Nie wydaje mi się, żeby była jeszcze bardziej rozległa. Giń, strzywańcze ty. Tu. Oj, wybuch jajku. Widzieliście, jakie to obrażenia mi zabrało? Co najmniej duże. Ale spoko. Niech będą duże. Jeżeli żyje, to jest... Nie. Nie tędy droga. Czyli zgaduję, że trzeba iść w lewo. Chyba nigdzie indziej nie znajdziemy niczego ciekawego. Okej. Zwłoki. Ta. Jedyne, co ciekawe znajdujemy, to zwłoki. A tu znowu jakiś rytuał. I za sekundkę będzie przerwany. W ogóle ten rytuał tu jakieś szkielety wykonują. Spoko.
Okej, kolejne nietoperzyki. Widzę pewnie, że jest rozgałęzienie, było w lewo, w prawo i w górę. Ja poszedłem w górę, liczę, że to będzie najszybsza droga. Pewnie jest jedna dobra droga, liczę, że właśnie dobrą wziąłem. Zemsta jest słodka. Słodka jest, co ty nie powiesz. Oho. W ogóle napieprzam tymi czakrami tylko, a może tym walnijmy jeszcze, o. O, i 34 poziom. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma, szkoda. Ale oczywiście idziemy dalej. Dostałem nowe umiejętności, póki co nie mam czasu ich sprawdzać. Ale wiecie, na takie rzeczy jak sprawdzanie umiejętności, to przyjdzie czas. Ło, ohohohoho. Dobra, widzę, że jeżeli kilku łuczników walnie we mnie, no to rzeczywiście mogą zabrać obrażenia. W ogóle ile dostałem? 3 do zręczności. Do kogo ty Teryk zwalisz? pulpit skryba, w nim tylko złoto, spoko. Szukajmy tutaj czegoś cennego, tu nic nie ma. Tu też nic nie ma, proszę bardzo. Oprócz kilku szkielecików. Ale oni już giną. Okej. To teraz myślę, że możemy iść w górę. To też można troszeczkę pozwiedzać. O, są kolejne nietoperze trupojady. Okej. Pluj krwią, tak. No, szałowczyni to naprawdę... Naprawdę mocna kobieta. Potrafi tak zwyzywać ludzi, że... Znaczy ludzi, potwory! Wow. To było niezłe pieprznięcie. Szczerze, ja jestem słaby z bliska. Wiem o tym, że słabo mi wychodzą właśnie ataki. Tak jak ktoś do mnie podejdzie. Na kilka metrów. Znaczy na kilka metrów, jak jest tuż przede mną, w tym sensie. Wtedy ciężko jest mojej postaci reagować. W tym sensie, że po prostu... raczej jestem postacią całkowicie dystansową. Kolejni. Dobra, giną. Ła! Wbiłem się w drzwi. Niemiła sprawa. Tu wciąż... Dobra. Tworzę sobie armię szkieletów, ale... Kolejny pulpit skrybia. Chyba wcześniej zbierałem te zwoje, takie, które były czytane i przez to teraz ich już nie ma. Oho, zszywaniec, czy tam żniwiarz, przepraszam. Nie zszywaniec, żniwiarz. A z niego wytwarzają się biesy. Wcześniej to były te dzikie węże, ujemuje i takie tam. A teraz są żniwiarze. Ohoho, kolejna armia szkieletów. Pewnie zostanę jakąś masakrę w zamian za to, że tylu ubiłem, proszę bardzo. Za ubicie tyle potworów, masakra. Oj, proszę. Jak w nich walnęło. Nieźle w nich walnęło, przyznajcie. Bardzo podoba mi się w tej rozgrywce w Diablo Trójce, że mamy, wiecie, te elementy otoczenia, które naprawdę mogą całkowicie dobrze działać na przeciwników. Widzicie, co się dzieje z tymi... LOL! Te czakramy latają jak pojebane. Zaprawdę. Kurde, nie widzę wciąż miejsca, do którego dążymy. A do czego my dążymy? Królewskich krypty. Wydaje mi się, że to mogłyby być te tereny, gdzie coś jest, a w ogóle skończyła mi się nienawiść. Niefajna sprawa. Chyba znów jesteśmy w złym miejscu, bo nie wygląda mi to na miejsce, w którym coś miałoby być. Ale cóż, pulpit skryby też nic ciekawego. Ale zszywanie z oberwą. Dobra, szukamy dalej. Tu nic nie ma niestety. Ale trzeba szukać. Ja troszeczkę będę uciekał Teryxowi. Ale cóż, tu jest ta gwiazda. Widać, że to jest jedno z tych miejsc, ale to wciąż nie są królewskie krypty. Więc wciąż nie to, czego szukamy. Tak sobie chcę mniej więcej kontrolować długość odcinka. Ta, 3 hours later. No aż tyle może nie. Tędy. Czterix poszedł w inne miejsce, widzę, spoko. Ale może on... O! Miałem przeczucie, nie ma co, że to będzie coś tutaj. Ale może on też tędy dojdzie, bo widzę, że można iść na dół. A nie, nie można iść na dół. Dobra, no to mówi, żebyśmy poszli. Żebyśmy sobie tutaj przeszli. O, jest
punkt nawigacyjny, więc możemy podejść do niego. Teraz idę troszeczkę samotnie, troszkę się boję. Już, a nie, dobra, Terix jest za nami. Coś szybko doszedł. Ale okej, okay, proszę bardzo, miecz Leoryka. Oto on. Uhuhu. No dobra, oni nie walczą. Zbliżaj się do niego. To moje brzemię. Niech śmierć uwolni cię od szaleństwa, Leoryku. Zdrajcy, armię Kandurę słuchają swego króla nawet do śmierci. Nawet jeśli wy tego nie zrobicie. Lol. Dobra, kontynuujemy dalej. Zdobyliśmy znaleźć kryptę króla szkieletów, czyli jeszcze fajnie byłoby dzisiaj. Ohoho. A to co? Śmierć wnosić ciepło życia do mego grobowca. Oj, co ja włączyłem. Dobra, on bije posągi, spoko. Ja biję wszystko, co się da. Ohohoho, trochę ich jest. Nawet nie wiem, z kim w sumie my walczymy. Nie mam bladego pojęcia, ale szkielety już trochę oberwały. I dużo tych kul zdrowia jest, więc to też dobra sprawa. Szkieleciki. I co, proszę, co jest? Postwierdzą drzwi. Okej. Okay. Trzymamy się jakoś. Wciąż nie jestem w krypcie króla szkieletów, to mnie trochę mocno niepokoi. Ale spokojnie, spokojnie, zaraz tam dojdziemy. Co? Gdzie on poszedł? O fuck, tam była jakaś droga? Aha, no tak, tu była droga. Nie zauważyłem tego. Kończy mi się to, dyscyplinę sobie rozwalam na takie szybkie biegania. Okidoki. Czy tu nic nie ma? Uhuhu. Ślepy zaułek. Dobra, ślepe zaułki, ale tutaj coś dalej się rozgałęzia, więc może jesteśmy na... Nie. Jesteśmy na złym tropie. Potrzebuję więcej dyscypliny. Nie tu, nie tu, nie tu. Jak? Co? Tam! Lol, to tu było, ja to minąłem, stałem tu centralnie. Nie wierzę. Dobra, krypta króla szkieletów, czyżby to... Mogę dołączyć do drużyny dopiero gdy załatwi swoje sprawy. Nie wiem o co kaman, coś to wyskoczyło mi, ale spoko. Nigdy mnie nie pokonasz! To jeszcze nie król szkieletów? Znaczy, już jesteśmy chyba. Nie, zabij przywróconych. Aha. Ja sobie rozstawię pułapeczki. No trochę ich jest. Nie wiem, czy oni się nowi wytwarzają. Nie, dobra, ich jest mało. Ich było od samego początku mało, a jest ich jeszcze mniej. I czy teraz już jesteśmy w miejscu, gdzie będzie król szkieletów? Prawdopodobnie tak, zobaczcie. Musimy włożyć mu koronę na głowę i chyba powinno się wszystko zacząć. A, to są smoki Deliksa. Okej. Okay. Może rozstawię pułapeczki, o. A, znów nie to. Znów przyciski mylę. Uhuhu. No i zobaczymy, ile król szkieletów wyjdzie, jeżeli walczymy razem z Deriksem. Może być to... Ojojoj. Dość interesujące. Mimo wszystko trzyma się dziad. Ale liczę, że to nie będzie trwało zbyt długo. Czy on nie powinien przyzywać jakieś swoje sługi? Aha, dobra. Już chyba przywołał je. A mi się kończy akurat nienawiść. Ale tak to jest, jak człowiek wywala... Ojojoj! Wow, co to za magia! Ojo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 j
Dobra, król szkieletów chyba już zaraz padnie. A czy padnie, to chyba bardzo prawdopodobnie. Ojojoj. Dobra, padaj, dziadzie. Czakramem w ciebie. Ojojoj. Dobra, padł. Proszę bardzo, moi drodzy, padł. Król szkieletów padł. Wow. O, rozpierdoliło go na kilkadziesiąt kawałków. Odosobniona komnata. No ciekawe, co my tu będziemy mieć. Czy znów tu będą potwory jakieś? Jest gwiazda. O, ktoś tam jest. Wreszcie. Jakiś człowiek jest w tej gwieździe. Hmm.
No ciekawe, ciekawe kim on jest. Ale za sekundkę się tego przekonamy. Nieznajomy. Więc to twój upadek był źródłem chaosu. A mimo to wiem, że nie ma w tobie zła. Jestem... Byłem... Pamiętam, że spadałem. Kim jesteś? Co tu robisz? Nie jestem waszym wrogiem. Tak mi się wydaje. Chyba... przynoszę ostrzeżenie ciemności. Nadciągają ciemności. Muszę... nie pamiętam. Zaprowadzę cię do miasta. Kane będzie wiedział, co z tym zrobić. Wróć do nowego Tristram, okej. Okay. Czyli jak widzicie... O nie, nie, ja się nie mam teleportować. Tu jest jakiś punkt nawigacyjny. W ogóle fajnie, że on właśnie rozmawia nie tylko ze mną, ale właśnie... O, dobra, filmik. Zapuściłam się tak daleko, żeby znaleźć gwiazdę, a okazało się, że to tylko człowiek. Nie pamięta swojego przybycia. Może Kane'owi uda się odkryć prawdę. No dobra, z kim musimy porozmawiać teraz? Z samym Kane'em, no to gadajmy. Znalazłam go pośrodku krateru. Żaden człowiek by tego nie przeżył. Kim jesteś? Czym jesteś? Wojownikiem, jak sądzę. Niosłem ponure wieści, ale niczego nie pamiętam. Twoja wiadomość może nas ocalić od nadchodzącej zagrożenia. Proszę bardzo, wykonaliśmy to zadanie. Jeszcze zobaczmy, jakie będzie kolejne zadanie. Porozmawiajmy jeszcze raz z Kane'em. Opowiedz mi wszystko, co wiesz, nieznajomy. Każdy szczegół. Upadek, ogień, miecz o wielkiej mocy był mój. Ale rozpadł się na trzy części, kiedy spadałem. Musimy odszukać te trzy części. Sądzę, że gdy przekujemy miecz, wróci ci pamięć. Na polach grasują kozłoludy. Czy to możliwe, żeby miecz miał z tym coś wspólnego? Ależ oczywiście. Tak jak umarli ożyli wokół nieznajomego, tak części miecza mogły doprowadzić kozłoludy do szaleństwa. A więc wybije. O ja pierdolę, kozłoludy. Ale dobra. Dobra, właśnie chciałem napisać Terixowi. Czy chcę pozdrowić kogoś? Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Dzisiaj dużo zrobiliśmy, właśnie między innymi dzięki Terixowi. Normalnie by mi tak to szybko pewnie nie szło, ale fajnie, fajnie nam to właśnie poszło, nie ma co narzekać. W kolejnej części dowiemy się może coś, nieco więcej odnośnie nieznajomego. Może zdobędziemy części jego miecza, zobaczymy, ile nam to zajmie. Właśnie, i teraz... Tak, Terix pozdrawia wszystkich moich fanów, no i również CS-owiczów. Ja również was pozdrawiam w tym odcinku, mam nadzieję, że on się podobał. Jeżeli tak, jeszcze raz mówię, ocencie, skomentujcie, zasubskrybujcie. A na dzisiaj się już pożegnamy. Cześć i czołem, narka!